Witajcie w obskurnej i brudnej szatni niższej rangi w arenie Glitz Pit, tu w Glitzvale, mieście nad chmurami, gdzie jesteśmy na 19. miejscu w rankingu z 20. Tu pokonaliśmy jednego przeciwnika ostatnio i mamy jeszcze bardzo dużo miejsca w górę. O, tutaj ładnie widać, że z miejsca 11 na miejsce 10 zaczyna się wyższa klasa i się kończy niższa. Tutaj mniej więcej zmienimy szatnię. I tak naprawdę jest 21 uczestników, bo Rogue Hawk, champion, liczy się jako gwiazdeczka. I on ma kryształową gwiazdę. Żółtą, przyczepioną do jego pasa jako ten znak bycia czempionem czy coś takiego. No, czyli wiecie, co musimy zrobić. Zdobyć pas czempiona. I mamy tutaj całkiem przyjemnych kolegów w szatni. Ten twój skok jest niesamowity, Double G Money. Masz naprawdę szalone wyczucie czasu. Zawsze próbuję znaleźć najlepszą bomb drogę, żeby wysadzić siebie na ringu. Widzisz, Gonzalesie, jako wojownik nie mogę po prostu zapomnieć o tym, by moja publiczność dobrze się bawiła, bomb. No, jesteśmy wielki Gonzales, nasza ksywka wrestlingowca. Znaczy się, no w sumie boksera, wojownika. Nie jesteśmy tutaj na zapasach. Nie podchodzić. On jest trochę małomówny. Wierzę, że chyba pójdę na mój codzienny spacerek. No, tutaj wydaje się niezbyt walczyć. Możemy też zajrzeć do szaf. No właśnie! Dizzy Dial. Nie mogę już nic więcej nosić. Użyję grzybka. Jest to co prawda marnotrawstwo, ale i tak musiałem się teraz uleczyć, to nie będę przynajmniej spał. To otworzyłem już, tak? Co tu się stało? To jest naprawdę bardzo groźnie wyglądająca szatnia. Czyje to ubrania? A tutaj nawet otworzyć nie można. To wygląda, jakby można przesunąć, co nie? Zobaczymy jeszcze. Dobra! Mamy przed sobą kilka walk w tym odcinku. Ale nie martwcie się, nie tylko walki będą w tym rozdziale. I też w tym odcinku już trochę innych rzeczy też porobimy. Ale zacznijmy od pierwszej walki. Howdy, Gonzales! Chcesz walkę, co? Dobrze więc. Swoim następnym przeciwnikiem będzie ranga 18 w Glitz Pit. KP Koopas. A teraz słuchaj, synku, w tej walce chcę, żebyś przynajmniej raz powitał publiczność, okej? Są bardzo napaleni i trochę uwagi od bohatera sprawi, że będą bardzo, bardzo szaleni. A teraz chodź i zmiażdż ich, synku. Hej, wygląda na to, że następna walka będzie przeciwko mnie. Powodzenia, stary. Nam obu. To jest ten, który nas tutaj wprowadził wszystko. Dobra, wezmę Goombellę, bo się przyda zaraz do analizy. Musimy większych przeciwników w ringu analizować. Gonzales, czas na mecz. Okej, on mówi teraz to samo, co wcześniej. No to widzimy się na ringu, przyjacielu. On był dla nas najmilszy, przedstawił tutaj wszystkich nam. Nie będzie to przyjacielska walka. Ale nikt nie będzie dawał for. Nasza następna walka będzie naszego bezlitosnego kata, wielkiego Gonzalesa, z pancernymi maszynami zagłady, KP Koopas. Nie przegramy z wami. I tak się spotykamy, Gonzalesie. Mówiłem ci, że kiedyś się tutaj widzimy. Do walki! No te rzeczy się teraz będą cały czas powtarzały przy każdej walce, więc będę tłumaczył tylko te niektóre, albo tak ogólnie. Podsumowywał, co się tak dzieje. Dobra, więc powiedziałbym, że Goombella najpierw zrobi tattle. KP Koopa. Ten z przodu to pewnie on, co nie? King K. to KP Koopa. Po prostu Koopa trupa z nieco innym kolorem, złotym i no, nieco inaczej ubrany. Maksymalna ilość AP 4, ataku 2, defensywy 1. Wygląda na to, że ma dokładnie takie same umiejętności jak każdy Koopa. Więc powinna być to bułeczka z masłem. Ale nie dawaj im for tylko dlatego, że znasz króla K i Mario. Przecież no... do tego ma się przyjaciół, by przegrywali z tobą. I powiedziałbym, że zrobimy od razu... Multibones? No, zróbmy po prostu... spin jump. Bum! I jednego załatwionego. Tu pewnie King K. On albo z przodu, albo po środku jest. Haha! Goombella jest potężna. I musimy jeszcze KP Koopę Trupę zanalizować. Dawaj Tattle jeszcze na niego. Pewnie będzie to samo powiedziane, tylko że no on potrafi jeszcze latać, hihi. To jest KP Paratroopa, no ma tylko inny kolor, ale dokładnie to samo, no. Dokładnie to samo, co zwyczajny ogrodowy Koopa Paratroopa. Więc rób to co zawsze, po prostu skocz na niego i defensywa spadnie do zera. Mój headbang jest dość efektywny przeciwko nim. No dalej, bierzmy go! Ich! Ale... najpierw chciałbym... powitać widownię, żeby nie zapomnieć później o tym. Bo jeżeli warunku nie spełnimy, to nawet jak wygramy i tak ranga się nam nie wzniesie i musimy walkę powtórzyć. Hej! O, dzisiaj bardzo dobrze wychodzi z timingiem. Powiedziałem i spierdzieliłem timing multibongu. Bu! No niech będzie. Zróbmy teraz multibongs. Przynajmniej obaj leżą teraz i nie mogą nic zrobić. Haha. Kogo my tutaj mamy w publiczności? Nikogo ciekawego w sumie, co nie? To są wszystko przeciwnicy i kilku toadów. Nawet jeden X-Nauta jest. Ha. Ale nikogo z tych ludzi, których rzeczywiście spotykamy tutaj w widowni, co nie? Żadne konkretne postacie. Chyba jednego puniego widziałem też. I mamy zwycięzcę! Wielki Gonzales! Na czego oczekiwaliście? Rokujemy! I to jak rokujemy? I pomiędzy każdą walką mamy teraz możliwość pozwiedzania troszeczkę okolicy, bo dialogi się trochę zawsze zmieniają i tak dalej z naszymi przyjaciółmi. Warto, myślę, to wziąć dla klimatu, żeby nie było, że tylko walka, walka, walka. Hej, to był niezły łomot z twojej strony, stary. Pokonałeś mnie uczciwie. Ale następnym razem mogłoby wyglądać to inaczej, co nie? No, zobaczymy jeszcze. Jakieś nowe wieści? Widziałeś te 3 super słodkie panienki, które są przed areną? Powinieneś z nimi porozmawiać, stary. Nie wiem po co. Czy zawsze spełniasz kondycję, Bomb, które promoter daje? Jeśli nie, to nie wejdziesz w randze, Bomb. Da. Więc to wszystko, co wąsać potrafi. Nie? A gdzie jest Bandy Andy? Prześpimy się najpierw, żeby zregenerować sobie też flower pointsy wszystkie. Bandy Andy chyba jest teraz gdzieś na korytarzu. On ma kilka bardzo interesujących rzeczy dla nas do powiedzenia, dlatego jak najszybciej do niego chodźmy. On chyba teraz cały czas będzie tylko na zewnątrz. Czas trochę pozwiedzać, bo jest tutaj sporo do zobaczenia, mimo że to no, tylko korytarz w sumie. Tutaj można zapisać. To jest w sumie wejście na arenę. Później będziemy jeszcze często tędy chodzili. O, uwielbiam to. To ma taki brudny klimat, nie? Hej, Gonzales, jak się miewasz? Ja? Ja troszeczkę... prowadzę dochodzenie. Hej, skoro ty mowa, kiedykolwiek słyszałeś o 7 cudach Glitzpeed? Nie? O co chodzi? Tak, to miejsce jest pełne sekretów, jak się plotkuje, ale 7 cudów Glitzpeed to te najbardziej tajemnicze z nich. Te rzeczy mnie fascynują, więc chodzę tutaj i badam je. A dlatego nie walczysz, jesteś tylko, żeby się dowiedzieć tutaj rzeczy. Cóż, więc co powiesz na to? Chcesz usłyszeć coś o 7 cudach, czy nie? No, wszystkie przesłajmy. Zapieczętowana ściana? Powiadają, że jest zapieczętowana ściana w szatni mniejszej ligi. Powiadają, że pozostałości po upadłych uczestnikach są tam ukryte, wiesz? Że niby martwi? Czy cokolwiek innego, co chciałbyś wiedzieć? Toaleta, która pożera ludzi? Powiadają, że w arenie, w toalecie, jest toaleta, która zjada ludzi. Czyha tam na ciebie. Niektórzy powiadają, że każdy, kto ją ujrzy, nigdy już więcej stamtąd nie wyjdzie. Coś jeszcze? Tajemnicze schody? Powiadają, że jest ukryty pokój na drugim piętrze w Glitz Pit, ale nie prowadzą tam żadne schody. Mawiają, że nikt nigdy nie wszedł na górę, a inni gadają, że słychać stamtąd głosy z drugiego piętra. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? No wszystko bardzo tajemnicze. Haunted Bodor. Powiadają, że w pokoju czempiona są duchy, jest nawiedzony. Niektórzy gadają, że w tym pokoju słychać głosy tych, którzy już tam nie są. Ich szepty. Niektórzy powiadają, że to zapewne głosy upadłych uczestników, którzy przegrali z czempionem, że oni niby po przegraniu zginęli. Dziwne. Są jakieś dowody na to? Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Przerażające światła areny. Przyjaciel przyjaciółki mojego przyjaciela powiedział mi... Powiedział, że widział dziwne światło, które dobiegało spod drzwi z areny, gdy nikogo tam nie było. Nie widział niczego w środku, ponieważ drzwi były zamknięte i planuje przeprowadzić śledztwo tutaj sam. Coś jeszcze, co chcesz wiedzieć? Zaginieni? Powiadają, że niektórzy wojownicy znikają bez powodu i nigdy nie wracają. Niektórzy mawiają, że to właśnie zdarzyło się pierwszemu czempionowi, księciowi Mush, czy tam Prince Mush, że został właśnie w ten sposób skasowany. Coś jeszcze, co chcesz wiedzieć? Prince Mush? No słyszeliśmy o nim, że go nie widać. To brzmi najbardziej tajemniczo i najbardziej prawdopodobnie, że coś tu jest nie tak, ale może to wszystko jest ze sobą związane. Grubba i Jolene. Grubba jest naprawdę bardzo dziwny. Jego ciało jest niesamowicie wytrenowane i w formie, mimo że jest powyżej 60. Pewnego rodzaju Sylvester Stallone albo Arnold Schwarzenegger. Musi naprawdę bardzo dobrze trenować i zażywać pewne środki. I jest jeszcze ta sprawa z panienką Jolene. Powiadają, że ciągle nagle znika. Niektórzy powiadają, że jeden wojownik widział ją, jak szła do toalety i czekał tam na nią, aż wyjdzie. Ale nigdy nie wyszła. Co? Mówisz, że to dziwniejsze, że ten gość tam stał i na nią czekał i przyczaił się przed łazienką? W sumie dobry punkt. Coś jeszcze, co chcesz wiedzieć? A ty nie jesteś przypadkiem tym gościem, który się na nią przyczaił, ty z boczku? Wiesz, to możliwe, że te cuda są tylko plotkami. Ale powiadam ci, że jeśli coś z tego jest prawdziwe, to z pewnością się dowiem, a myślę, że to bardzo jest podejrzane. Wyczuwam szczura za tym wszystkim. Rozwiążę wszystkie tajemnice sam. Szczura? Widziałem złodziejkę, szczurkę w lobby. Hej, jeśli kiedykolwiek chcesz usłyszeć więcej na ten temat, po prostu daj słówko, okej? No to było bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy, które No już nam sugerują, że coś tu może być nie tak. Pozbądźmy się Dried Mushroom. Po co w sumie? Możemy niby zażyć. Nie potrzebowaliśmy, bo i tak byliśmy przespani. Ale na pewno coś tu jest nie tak. Jeszcze się dowiemy. Tutaj z tyłu już chyba nic nie było, a przynajmniej możemy tutaj przejść, ale aktualnie jest tutaj bardzo spokojnie, co nie? Do ciebie jeszcze zagadam. Cóż, pan wąsaty, więc jesteś teraz wojownikiem, myślę, że będę ci kibicowała z ukrycia. Mój słodki? O, nie było buziaka? Szkoda. Ej, w sumie tutaj fajnie też widać tych wszystkich wojowników, co nie? Tutaj Magikoopa, Chain Chomp czerwony, Bob-omby, to będzie wszystko ciekawe. No i oczywiście Champion. To możemy jeszcze sprawdzić ranking. Jesteśmy teraz na 18. Lubię to zdjęcie, Mario. Czy jest aktualnie jakaś walka, którą możemy obserwować z góry? Byłoby ciekawie, czy może aktualnie zamknięte? Coś tu chyba się dzieje. O! No tak, można tutaj wejść i zobaczyć sobie walki. Bob-omb z gumą walczy. To jest niższa ranga, no. Fajno. Kiedykolwiek oglądałeś walki mniejszej ligi? Ja tak. Czasem można znaleźć tutaj niedoszlifowanego diamenta. No. Mam sposób na nigdy nie przegranie w ringu. Chcesz wiedzieć? No dawaj, jaka to wskazówka? Wybacz, nie słyszałem, co powiedziałeś. Trochę mam chmury w uszach. W każdym razie, żeby nie przegrać, po prostu nie walcz w ringu. Ha, czy to nie zabawne? Ach, zamknij pysk. Co za goście. Ale też zabawne, nie miał chmurę w uchu, bo stoi obok Lakitu. Czy to Lakitu jednak teraz się odzywał? Nie, to chyba z tym psem gadałem, co? Dobra, aktualnie moglibyśmy ze wszystkimi tutaj chyba po każdej walce gadać i mieliby tam różne rzeczy do powiedzenia, ale no, nie przesadzajmy. Tutaj powinno coś być. Last Stand to jest bardzo istotna odznaka. Redukuje obrażenia, które Mario dostaje o połowę, gdy ma 5 HP albo niżej. I można nosić jeszcze więcej niż jedną z tych odznak. I wymaga tylko 1 punktu. Jest bardzo dobre zabezpieczenie. Atak. Atak FX miałem przez pomyłkę dłużej włączony. Kilka odcinków temu go wyłączyłem. Nostalgic Tunes wezmę. I w sumie zdejmę Close Call i Multibones aktualnie, bo chciałbym Quake Hammer wyposażyć. No, troszeczkę innych ataków mieć. I to powinno aktualnie starczyć. Chodźmy po kolejną walkę. No, mógłbym tutaj zrobić wam taki dość nudny odcinek, gdzie tylko będziemy walczyli i wtedy więcej osiągniemy fabularnie, ale lubię się tutaj rozglądać, żeby było też troszeczkę więcej różnorodności dla was i żebyście w pełni poczuli tą cudowną atmosferę tego miejsca. No dobra. Nie zwróciłem teraz uwagi na to, jaka będzie kondycja, ale to się zaraz dowiemy w ringu. Gonzales, czas na mecz. No to lecim. Z kolczastymi wrogami teraz. Spikey Triplet, czy jak on ich nazwał? To będą Pokey. A i właśnie, te kondycje, które dostajemy przy walkach, są zawsze przypadkowe. Gonzales się zmierzy dzisiaj z kolczastym tripletowym terrorem. Pokey Triplet. Nie przegramy z takimi jak wy. No dalej, dotknijcie nas. Będzie bolało. Ale tylko trochę. Do walki. Ha! Jej! No to jaka jest kondycja, mówisz? A, wygraj we 5 tur. A tak, dobra, to byłoby teraz, że... najpierw ich przeanalizuj, bo to nowi przeciwnicy dla nas. Grubba przed chwilą mówił nam wtedy w dialogu coś takiego, że no jest umówiony na randkę i dlatego musimy się pośpieszyć, bo nie ma czasu na walkę, nie? Kurde, promotor. To Pokey. Kaktusowy ghoul z paskudnymi kolcami na całym ciele. Maksymalna ilość AP 4, ataku 3, defensywy 0. Spójrz na te wszystkie kolce, to totalnie będzie bolało, jeśli skoczysz na nich. Będziesz pożałowywał tego. Poki atakują, rzucając swoimi częściami ciała, albo szarżując na ciebie. Mogą nawet wezwać swoich przyjaciół na pomoc, więc szybko lepiej ich zdjąć. No dlatego 5 rund tutaj, maksymalnie w walce, to duże utrudnienie. No w sumie teraz ciężko cokolwiek zrobić, nie? Może jakiś item? Dawaj Dizzy Dial. Znaleźliśmy wcześniej w szatni, to użyjmy. No, tylko jeden został. Dobra, no to... Ale widzicie? BUM! To jest potężny atak. Wszyscy zostają trafieni. I na dużą odległość. I oto ile w 2 rundy udało nam się wygrać? Nice! Na te walki aktualnie całkiem dobrze wychodzą. Mamy zwycięzcę! Wielki Gonzales! No, co za niespodzianka. Ach, Goombella, ty jesteś taka savage. A tutaj twoje pieniądze, panie Gonzales. Za przegraną walkę też dostajemy pieniądze, ale chyba tylko 1 monetę, tak symbolicznie. I Jolene zawsze tak znika nagle, co nie? Co, ona zawsze idzie do tej toalety? Hej! Nieźle sobie radzisz, G-Man. Znów dałeś łomot jakimś biednym głupcom, co? Ha, dobrze wyglądasz, stary. Stary King K. Chciałby w sumie troszeczkę takiego szczęścia mieć. Byłoby miło. Trzymaj się. He? Ile razy mam ci powtarzać, że ten pokój jest nie do wejścia dla ciebie? Jeśli chcesz dalej zostać jako uczestnik w rosterze tutaj, to musisz trzymać się reguł. I nie myśl, że nie zauważyłam, że za mną podążasz nawet do toalety. Przestań! To jest obrzydliwe i przerażające. Jeśli nie będziesz trzymał się reguł, będę musiała zbanować się całkowicie z Glitz Pit. Zrozumiano? Ty z boku. Aż tak bardzo chcesz odkryć te wszystkie tajemnice? Znowu, stary. Ach, jesteś jak magnet dla kłopotów. Wybacz, King K. Nie miałem zamiaru łamać reguł naszej kochanej królowej. Ach, daj spokój, B-Money. Jolene może sobie wsadzić w nos te swoje aroganckie zachowania. Dlaczego w ogóle zawsze za nią podążasz, co? Co ty od niej tak chcesz? Masz bzika na jej punkcie. O, wiesz, żaden szczególny powód. A teraz, jeśli mi wybaczycie, muszę wracać do roboty. Jestem ciekaw, czy on rzeczywiście chce rozwiązać te wszystkie tajemnice, czy po prostu jest to dla niego wymówka, żeby... no... poderwać Jolene, czy coś takiego. Shy Guy, który poluje na tołtkę, nie? Też zabawne. No i widzicie, co walkę dzieją się jakieś ciekawe rzeczy tutaj. Dlatego warto wziąć sobie ten czas. Znasz tą słodką tołtkę, która pracuje w lobby dorywczo? Myślę, że ma na mnie rzucone oko. Za każdym razem, kiedy obok niej przechodzę, zaczyna jej się kręcić w głowie i coś tam mamrocze. Ale ona gada do każdego chyba faceta takie głupoty. Zawsze powinieneś dopasowywać swoje odznaki też do swojego partnera, Bomb. I nawet nie muszę wspominać o Bomb w leczeniu twojego HP i FP w łóżku, Bomb. Ga, mustasz nie jest zły, wąsaczu. Mustasz to po francusku wąs, a okej. Tylko po francusku? Czy w 10 innych językach też? Dobra, kolejna walka rankingowa i lecim. Howdy Gonzales, następnym przeciwnikiem twoim będzie ranga 16, The Dead Bones. A teraz słuchaj, synku, w tej walce po prostu nie używaj żadnych specjalnych ataków. Myślę, że to da trochę napięcia widowni. Czyli po prostu prosta walka. Dobra. Może tym razem w takim razie Goombellę biorę też ze sobą. Zobaczę, może ją wymienię zaraz w walce, bo na szczęście mogę też wymieniać partnera w walce. Chociaż jest też kondycja, która mówi, że nie mogę wymieniać, ale... No nie wiem, czy wszystkie kondycje wam tutaj pokażę, bo trochę ich jest i one, jak mówiłem, zawsze są przypadkowe. Tylko w niektórych walkach są... chyba zawsze te same. Trzęsące swoimi kośćmi rockery. Deadbones przeciwko Gonzalesowi. No dalej, Mario, skończmy to. Zdejmiemy skórę z waszych kości. No to spróbujcie, walka! I to są po prostu zwykłe kościaki. Ale nie możemy używać specjalnych ataków. No co, normalny skok. Chociaż nie jestem pewny, czy specjalne ataki tutaj chodzi o gwiezdne ataki. Chyba tak. Ale po prostu używajmy tych ataków, które nie marnują FP. Wtedy też szybciej wygramy. Znaczy, nie szybciej wygramy, wolniej będziemy mieli drogę do zwycięstwa, ale nie będziemy musieli się leczyć dla FP. Tym bardziej, że tylko 1 HP straciliśmy, to możemy od razu do następnej walki zaraz iść. To było proste, ale hej, niedługo znowu level up, to wtedy sobie wyposażę więcej odznak. Zwiększę sobie badge points. I fajnie byłoby też pozostałych partnerów pokazać tutaj w walce, co nie? Zobaczyć, jakie oni mają dialogi. Na następną walkę weźmiemy kogoś innego. Chyba że będę musiał rzeczywiście zaraz jeszcze kogoś analizować. Ach, co czegoś nie robi dla tych 100%, co nie? Stary, naprawdę kompletnie ich znokautowałeś. Nieźle, Double G Man. Naprawdę jesteś prawdziwy mistrz tutaj. Jesteś najbardziej rzeczywistą osobą, którą kiedykolwiek widziałem. Nie przestawiasz się. Rób tak dalej. Jeśli ktokolwiek będzie do ciebie pieskował i fikał, powiedz mu, że King K kazał się odwalić. Bizu! Aha, to boli! Co to było? Ten pokój? Cicho bądź! Moja noga! A będzie dobrze, zamknij się. Można go ustabilizować? Aucz! Machnąć kneble? O, mamo! Z drogi! Wow, to brzmi jakby... Jakiemuś biednemu głupcowi naprawdę się zasłużyła droga do szpitala. Ej stary, ten sport bywa brutalny czasami, wiesz? Takie rzeczy się zdarzają ciągle. O, oby żadnemu z naszych przyjaciół się to nie zdarzyło w takim razie. Bo jeżeli z tymi plotkami jest coś rzeczywiście, że ci, którzy przegrywają, są później przytrzymywani jako zwłoki gdzieś tam w Koloseum, to nie wiem, czy to takie dobre. Hej, wcześniej chciałem powiedzieć ci, ale twój młot jest potężny, stary. Myślisz, że mi też przydałaby się broń? Cóż. Król K wie, jak to się robi. Po prostu używam mojej własnej części ciała, mojego ciała jako ostatecznej broni. Gdybym teraz coś zmienił, moi fani powiedzieliby, że się sprzedałem, wiesz? No, coś w tym jest. Praca zespołowa jest ważna, Bomb. Mecz nie jest tylko dla osobistej chwały, Bomb. Jeśli chcesz wygrać, potrzebujesz, Bomb, wiedzieć, jak walczyć ze swoim partnerem. I wiedzieć, jak on walczy. Ga. Wąsacz jest okej. O, on nas zaczyna lubić. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, na następną walkę wezmę... ciebie, Fluri. No to dajemy. No więc, Gonzales, walka, co? O, co to za piękność przy twojego boku? 15 ranga, Spike Storm to twój przeciwnik. Słuchaj, synku, chcę, żebyś unikał wymiany partnerów. Czekaj. O, to zmienię na Goombellę jednak, skoro w tej walce nie mogę zmieniać. To na następną walkę weźmiemy Fluri, bo nie wiem, czy nie musimy przeanalizować tych gości teraz. Później będzie walka, gdzie nie będziemy musieli na bank przeciwnika sprawdzać. Zobaczę, która to walka będzie. Może przyjrzę się zaraz rankingowi. No tak, ich muszę przeanalizować. Następna walka będzie Gonzalesa z północnymi bomberami kolcowymi Spike Storm. No dalej, Mario. Nie nakujmy się na nich. Kompletnie okaleczymy cię naszymi kolczastymi bombami. Haha, poddaj się. Ciekawe. No, walka. Czyli walczymy z Lakitu i z tymi małymi gośćmi, których Lakitu zawsze wyrzuca. To wiesz co? Ty robię po prostu... Najpierw analiza. Na Lakitu. Pierwszy raz walczymy z takim w ogóle. No więc... To Lakitu. Członek klanu Koopa, który... ujeżdża swoją chmurkę. Dziwak. Był to również kamerzysta w Super Mario 64. Maksymalna ilość HP to 5, ataku 2, defensywy 0. No i rzuca cały czas tymi kolczastymi jajkami. Jeśli skoczysz na niego, gdy trzyma właśnie takie jajko kolczaste, to dostaniesz obrażenia, więc nie rób tego. Kolczaste jajka powoli się wykluwają w Spinies, więc najlepiej pokonaj Lakitu, zanim jakiekolwiek przywoła. O, i ta książka nie odpowiada na to pytanie, które rzeczywiście mnie interesuje. Skąd on do diabła bierze te kolczaste jajka? No dobre pytanie, dlatego Power Bones i i po Lakitu. Co za frajer. No to teraz tylko Spinies. No nie. No to teraz nie możemy ze Spinies nic zrobić niestety. Moglibyśmy je zdmuchnąć za pomocą Flurii, gdy są w tej formie. Z odrobiną szczęścia, ale... No to musimy poczekać. To Spiny. Czyli no po prostu Koopa pokryty kolcami. Aha, to... Wygląda tak boleśnie. Maksymalna ilość AP 3, ataku 3, defensywy 3. Oni mają tak... wielką defensywę, że nawet nie możesz ich w ogóle zranić, gdy kompletnie się w rolkę zmienią. Się skulą w pancerz. Więc gdy wrócą do normalności i no, wyjdą ze swojego pancerza, to natychmiast zadaj im tyle obrażeń, ile możesz. Jeśli ich wywrócisz, to defensywa opada do zera. Więc to jest czas, żeby ich wtedy zdjąć. Skakanie na nich jest po prostu idiotyczne, więc spróbuj użyć pałbloka albo innego itemu, żeby ich wywrócić. No właśnie, nie możemy ich wywrócić normalnym skokiem. Po gwiazdce jest, co nie? A gwiazdka jest po kwiatku. Yes! Bingo! Bingo, bingo, bingo! I odnowione wszystko, yes! No to nie będziemy musieli znowu spać, co? Chociaż Flower Points'y teraz trochę zużyję zaraz. Wiecie co? To wam pokażę i tak pójdziemy zaraz do łóżka. Quakehammer też nie powinno im nic zrobić. No właśnie. Gdy są w tej formie. Ała! To bolało! Dobra, teraz! Kto tutaj rzuca kamieniami? Spadaj, gościu! X-Nauta tutaj się wkradł. No kilku tutaj jest, co nie? No w końcu muszą gdzieś swoją przepustkę zużyć. Dawaj, Quakehammer to od razu obu załatwimy. Swoją przepustkę, gdy mają wolne, nie? O, i to też zadziałało! Cute! A nie, jest naelektryzowana. I multibong. A, głupi jestem. Multibong jest tylko na jednego przeciwnika, no się zapomina czasem, ale to powinno też załatwić sprawę. Yes! No i nie wymieniliśmy partnera. 4 punkty doświadczenia tylko za to. No cóż. Mieli długi język, ale go stracili. Rokujemy! Dobra, Goombella, byłaś teraz przy wystarczającej ilości walk. Czas, żeby ktoś inny poszedł. Chyba pierwszą walkę w poprzednim odcinku mieliśmy z Koopsem, ale w tym odcinku tylko z Goombellą walczymy, co nie? Ach, Jolie, gdzie ty chodzisz ciągle? Gdzie ona w ogóle ma swoje biuro? Chyba nie w toalecie. Ej, stary, sprawdź to! Słyszałem o tym, że stojak z hot dogami na zewnątrz ma nowy przedmiot, który przyjmuje do menu. Nowe danie, które wykorzystuje tajemniczego jajka. Wiedziałeś? Te hot dogi odnawiają HP i FP podczas walki, jeśli je wtedy zjesz. To musi mieć naprawdę sporo wartości odżywczych. Nie jestem sponsorowany, jeszcze nie, ale po prostu podekscytowany spróbowaniem zapewne nowego, fantastycznego hot doga. Powinieneś spróbować. I to jest bardzo ważna informacja, która tyczy się jednego, no... człowieka, jednej postaci, która ewentualnie dołączy do nas do drużyny, ale o tym później. Tak jak to wygląda, po prostu nie czuję się, jakbym dalej to potrafił. Wiesz, co mam na myśli? O nie, chcesz przestać? Używanie itemów w odpowiedni sposób jest bardzo ważne, Bomb. Możesz kupić itemy w sklepie na zewnątrz, Glitzpeed. Więc rozejrzyj się, Bomb. Rozumiesz, Bomb? Zawsze możesz zasłużyć sobie też, jeżeli nie masz pieniędzy, itemy w meczach pokazowych. No tak, to są mecze, które możemy robić bez rankingu, ale no po co aktualnie? Da. Wąsacz jest dobry. Coraz to poprawia się jego zdanie o nas, tak? Co jest całkiem fajne. Spanko. I moglibyśmy pójść teraz zobaczyć... co tam o tego hot dogarza, ale myślę, że zrobimy jeszcze jedną rangę, jeden mecz. Howdy, Gonzales, więc twoim następnym przeciwnikiem będzie The Hand It Overs, ranga 14. Słuchaj, synku, tym razem no po prostu powitaj, zamachaj do publiczności. No to teraz czas na Madame Fleury. Let's go! Gonzales, czas na mecz. Ciekawe, co to będą za goście, co nie? Moglibyśmy sobie zaspoilerować w rankingu po sylwetkach, ale... nie. Nie będzie niespodzianka. O! Bandyci! Bandy Andy i jego kumple. Następna walka będzie Gonzalesa z... złodziejskimi żniwiarzami. Tak! The Hand It Overs! No to idziemy, skarbie. Czas lśnić. Jesteśmy bardzo szybcy i bardzo zwinni i po prostu okropni. No to bądźcie okropni w walce. I mamy tutaj dwa rodzaje złodziei. Każdy z nich potrafi coś innego. Jest więcej też takich, oczywiście. I powiedziałbym, że Niech Mario zrobi spin jump na jednego. To powinno go załatwić. Ty zrobisz body slam na jednego zielonego. Bam! I też po nim. Nie, on ma więcej HP. Czerwony ma 4. No i oni kradną monety. A ci kradną monety i przedmioty. Chyba, że się... widzicie ten wyraz na twarzy? Ten wyraz na twarzy jest boski. Zmieńmy na Goombelle, bo muszę ich przeanalizować. Ale to zaraz, najpierw appeal. Żeby było już załatwione to. Taktyka i zmień partnera na Goombelle. No. Oni co prawda kradną, właśnie. To się spierdzieliło teraz. To wiecie co? Tą walkę chcę rozpocząć od nowa. Czy może nie? Dobra, przynajmniej tego przeanalizujemy. Czerwonego jeszcze gdzieś na pewno spotkamy. Bo jest też więcej właśnie złodziei i bandytów, których możemy spotkać w grze. I są też inne kolory. To duży bandyta, czyli po prostu szef tych małych bandytów. Maksymalna ilość AP to 8, ataku 3, defensywy 0. Nie tak jak pozostali bandyci, kradnie również itemy, a nie tylko monety. Totalnie frajerskie. Jeśli uchronisz się jednak, gdy na ciebie szarżuje, to niczego nie ukradnie. Jeśli cię obrabuje, a ty nie pokonasz go i nie odzyskasz itemu, to on po prostu ucieknie. No właśnie, to są takie szumowiny w tej walce. Jesteśmy w arenie, co nie? Czyli w sumie jesteśmy tutaj z powodu, że chcemy walczyć i wygrać i no w rankingu i w ogóle, a oni są tutaj na arenie tylko po to, żeby kraść. Legalnie kraść. Zabierają ci przedmiot i spierdzielają po prostu. Nieważne, czy przegrywają wtedy, czy nie. Mają to w nosie. A ty nie możesz później odzyskać swoich przedmiotów, czyli no, legalna kradzież na arenie, bo jest to według reguł. To, co zabiorą ci na arenie, to jest ich, jeżeli uciekną. Wykorzystują ten system, gnojki. No ale cóż, walka zaliczona. Mamy zwycięstwo! Wielki Gonzales. Widzisz? Nic wielkiego. Szkoda, że tego czerwonego załatwiłem. Troszeczkę bardzo źle tą walkę rozegrałem. Ale dobra, nieważne, i tak tą szansę jeszcze będziemy mieli, żeby przeanalizować takiego. W sumie moglibyśmy natrafić tutaj jeszcze w walkach zwykłych na takich gości, co nie? Słyszałeś ostatnie wieści, G-Man? Moi chłopcy powiedzieli, że widzieli przepiękną kobietę w sklepie z soczkami. Że piła soczek. Ona lubi soki i ja lubię soki. Ach, mamy tyle wspólnego. Sprawdź ją dla mnie, stary, okej? A w sumie możemy tam od razu pójść. Powiadam ci, stary, z tyloma nowymi młodymi talentami, które przychodzą tutaj i wchodzą w górę rankingu, po prostu czuję się starszy i starszy, wiesz? King K już nie jest taki młody. Ma biedaczek, zaczyna wątpić w siebie. Niełatwo jest trzymać się wymogów promotora, Bomb, ale to jedyny sposób, żeby wejść w górę. Więc bądź profesjonalny i rób to, co musisz, na czas, Bomb. Wąsacz musi więcej pracować. No, muszę więcej ćwiczyć, to prawda. Patrzcie tutaj. To gumowe? Ej, ale nie... Znaczy, to jest papierowe, chciałem powiedzieć, ale nie możemy od tych sprężynek się odbić. Chyba że? No przynajmniej jest jakaś reakcja, co nie? Dobra, zobaczmy na tą panienkę w barze. Bandy Andy chyba jest tutaj, gdzie był wcześniej też, ale nie powinien mieć nic nowego do powiedzenia. Czy może jest gdzie indziej? Gdzie on jest? Nie ma go? Bandy Andy? Gdzie on się podział? Zniknęli go? Teraz po walce ostatniej? A nie, tu jest. Hej, Gonzales, jak się miewasz? Cóż, no, więc... co powiesz na to? Chcesz usłyszeć więcej o 7 cudach? Nie, nic nowego. No od niego tylko możemy się o cudach dowiedzieć, więc... no niech będzie. Zobaczmy, czy teraz w barze ze soczkiem będzie jakiś nowy dialog. Cóż, spójrz na siebie. Jesteś wspaniały. Taki męski. Naprawdę niesamowity. Ale obawiam się, że nie jesteś czempionem. Dobra, ona mówi dokładnie to samo. Co oznacza, że minimalne wymogi, żeby pójść z tą na randkę... No, nie masz go. Nie masz pasu czempiona, biedaku. Z tobą i tak nie chciałbym pójść na randkę. Jesteś chyba dość bardzo stara i umalowana. No i jak sobie radzisz w walce? Będę ci kibicować. Ona dalej to samo. Wy macie coś nowego do powiedzenia? He, wielki Gonzales, jesteś w mniejszej lidze, prawda? A masz w swojej nazwie wielki. Jeszcze będziesz inaczej mówił. Z drogi, niby wojowniku. Moja kamera jest tylko dla wyższej ligi, nie niższej. Co za głąb. Co w sumie było z tym hot dogiem? Przyjrzyjmy się temu. Nie! Zatrzymaj się natychmiast! To zachowanie jest nieakceptalne w industrii jedzenia! Nalegam, żebyś przestał! Stój! Nie! Moje jajko! Fr, pomocy! Nie, proszę! Niech ktoś mi pomoże! Wracaj! Proszę! Pomocy! Moje rzadkie, importowane jajko ucieka! Złapie ktoś! Fr. Coś mu się głos zmienił, chyba wcześniej miał chrypkę czy coś? Co z tym jajkiem? O co chodzi? Czemu jest takie kolorowe? Jakie okropne! Jestem kompletnie bezradny w tej sytuacji, próbując go złapać. Kompletnie brakuje mu ramion i nóg, a i tak ucieka i skacze jak wlezie. Jak ja mam zrobić moje słynne hot dogi jajkowe teraz? Co ja zrobię? Nawet zamówiłem to niepoprawialnego zachowania jajko. Przecież je zimportowałem z południowych wysp. Czy zdajesz sobie sprawę, ile potrzebowałem wydać na koszty importu? Cóż, nie stój tak. Pomóż mi go złapać. Chwileczkę, Wyspy Południowe? Czy w uniwersum Mario nie przypadkiem z tamtej okolicy pochodzi szczególny rodzaj dinozaura? Chodź tu! Co jest? Mam wrażenie, że jeszcze nigdy tyle nie potrzebowałem na to. Chodź! No i jak się teraz mamy tam dostać? Absolutnie nie do zaakceptowania w wychowanym dobrze społeczeństwie. Nalegam, żebyś szedł na dół, jajko. Jak ja mam niby tam ciebie dosięgnąć na górze? Latać jak wróbelek. Fr. I jajeczko śpi. Nie! Absolutnie nie do zaakceptowania! No to temu jajeczkowi damy teraz troszeczkę spać. W nim kryje się nasz nadchodzący członek drużyny. Ale możemy wpłynąć na jedną cechę tego, co wykluje się z tego jajka. I w następnym odcinku wyjaśnię wam, jak to mniej więcej działa. Ale ma to do czynienia z czasem i cierpliwością. I musimy być w pewnym miejscu w rankingu, więc żeby bardziej mieć to pod kontrolą, dopiero w następnym odcinku, krótko przed ostatnią walką mniejszej ligi, pójdziemy po to jajeczko. O tobie była mowa, co nie? Ej, King K cię szuka. Rzucił na ciebie okiem. Prince Mush. Pierwszy czempion z Glitz Pit. Wojownik, który dawno zaginął. Tak jasno i prawdziwie lśnił. Wielu fanów nadal ma nadzieję, że dramatycznie wróci pewnego momentu. Oczywiście jestem jedną z nich. Pragnę ujrzeć poezję jego stylu walki znowu na arenie. W sumie, co możesz o niej powiedzieć? Wow, ta dama jest taka piękna. Zastanawiam się, jak się nazywa. Z tego, co mogę powiedzieć, to zawsze po cichu cieszy się tutaj swoim sokiem w rogu. Kim jest ta tajemnicza kobieta? Jak można być tak tajemniczym i jak stała się taką tajemnicą? Jaka tajemnica? No cóż, jest to interesująca postać, na pewno. Może jeszcze z nią później pogadamy. Okej, tutaj też jest update. Udało się, zrobiłem to. Jestem teraz oficjalnym sponsorem Glitzpeed. Po prostu wyśmienicie. Ale co robię z moimi stosami pieniędzy, które nie są takie istotne? Powodzenia ci, ser. No załóż się, że wygram czy coś. Na pewno nie pożałujesz, przyjacielu. Biznesman Bob-omby jest pewnie naszym fanem. Kto teraz walczy? Będzie jakaś inna walka w sumie? Weźmy teraz na dole, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda, a nie z trybuny. Dalej walczy Bob-omby i Goomba. Jej! O hej, sorry, czy oplułam cię właśnie? Przepraszam, po prostu robię tutaj terapię neandertalczyka i jego krzyku, no. Fajne efekty, kurde, jakby to było jakieś anime czy coś. A tak to wygląda tutaj na dole, żeby pokazać wam też różnicę w tym. No, jeszcze się przyjrzymy temu wszystkiemu. No dobra, jak wygląda aktualnie ranking? Przyjrzyjmy się. Jesteśmy na 14 miejscu. Czekają nas jeszcze 3 walki, żeby dostać się na 11 miejsce i wtedy 1 walka, żeby dostać się do wyższej ligi. I powiedziałbym, że zrobimy jeszcze jedną walkę w tym odcinku. Ranked match. Mind Booglers następnie. Daj się trafić przeciwnikowi co najmniej 3 razy. Nie chcemy, żeby było to nudne i wyglądało na zbyt jednostronne, hej? Weźmy Madame Fleury. I idziemy. Bo to, moi drodzy, jest najnudniejsza walka w całym... Glitz Pit chyba, rzeczywiście. Następna walka Gonzalesa z Grey and Largers, szarymi dusiedzielami, The Mind Booglers. O skarbie, zalśnijmy. Przygotujcie się na bycie sponiewieranymi, zmystyfikowanymi i pożartymi, i związanymi, i duszonymi w ogóle. Dobra, fajnie. To są przeciwnicy z Boggly Woods, czyli nuda, ich nie musimy skanować, ich znamy. I o dziwo są to ci przeciwnicy, z którymi walczyliśmy również w lokacji, gdzie dostaliśmy właśnie po raz pierwszy Fleury, co nie? I mamy dać się 3 razy trafić. Niech będzie. Czyli po prostu tandeta. 1, 2, żeby nie było im za trudno, nie? 3. No to czas niszczyć teraz, co nie? Nie jump, tylko... Quakehammer. Niestety tylko na tego jednego, ale przynajmniej było stylish. I zróbmy teraz... Liplock. Wystać troszeczkę HP od nich. No. Musieliśmy zostać tam gdzieś na tej granicy. Znaczy powyżej tej granicy to było ważne. Mogliśmy też spamić, ale... Nie wiem w sumie, czy... Nie lepiej zostać na granicy. A oni... Unoszą się i dlatego... Nie mogliśmy ich wcześniej trafić młotem. Dlatego... Zróbmy tak. No, to jest po prostu strasznie nudna walka. I udało się bingo gwiazdki, nice! Ej, chyba staje się w tym coraz lepszy. Tylko nie potrzebuję tego. Zróbmy jeszcze raz liplock. Aha, czyli nic się nie stało, bo on był narażony, napiorunowany, coś takiego, nie? Wygrałem minigierkę, nawet na drugi poziom wbiłem, na maksimum, ale dostałem obrażenia zamiast wystać coś z niego, bo to był kontakt bezpośredni, okej, nie zwróciłem uwagi. Dobra, BP następnie, będziemy mieli 12, a mam wystarczająco odznak, żeby wyposażyć... Juhu! Mamy zwycięzcę! Wielki Gonzales! Cóż, tyle szumu o nic. Dobra, zostały nam jeszcze 2 walki tutaj w niższej lidze. I... W następnym odcinku będziemy mogli już powitać wyższą ligę. Będzie ciekawie, na pewno. I być może wykluje nam się już coś z jajka, kto wie? Słuchaj, stary. Zatrzymaj to proszę dla siebie, ale zastanawiam się nad odejściem niedługo. Jeśli zostanę tutaj choć trochę dłużej, cóż, moja przyszłość może potrwać znacznie krócej niż Może to zależeć od tylko mojego zdrowia. Więc po następnym meczu odchodzę. To nie jest cool po prostu przestać i uciec, ale z pewnością... Wiesz co? Tak jest życie, Double G Man. Słuchaj, jesteśmy dalej kumplami, prawda? Obiecuj mi, że nie zapomnisz, że znałeś kiedyś Króla K. Nigdy cię nie zapomnę, stary. Nigdy cię nie zapomnę. King K chce przestać, a my musimy wygrać. Zrobimy to też dla niego, prawda? Ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty i słyszymy się następnym razem. Cześć!